Jezus oparł na to, żeby ludzie wierzyli. Żeby wierzyli w Jego słowa. To było dla Niego najważniejsze. Nic nie było ważniejszego niż to, aby ludzie wierzyli w Jego słowa. On mówił, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. On nie denerwował się na nic innego, jak tylko na niedowiarstwo człowieka. To doprowadzało go do gniewu. Krzyczał na nich. Mówi, ile z wami jeszcze będę? Jeszcze nie macie wiary? Jezus też był człowiekiem, który nie zadowalał się tym, że ludzie mówili, mam wiarę w swoim sercu. On chciał widzieć wiarę. Widzieć wiarę. On pokazywał, że wiara jest widzialna, słyszalna, dotykalna. Że wiara nie jest czymś, co jest gdzieś ukryte w człowieku. Rozumiecie? Religia mówi o tym, że wiara jest schowana. Że to jest taka intymna rzecz. Taka moja sprawa z Bogiem. Wiara jest widoczna. Zbliża się nowy sezon. Sezon, w którym uwalnianie Twojej wiary będzie bardziej ważne niż do tej pory. Będziesz potrzebował manifestować swoją wiarę. Twoja wiara będzie musiała wyjść z Ciebie tak, jak nie wyszła do tej pory. Taki się sezon zbliża. A rozumiecie to? Sezon, w którym nie będzie mowy o tym, że czegoś nie mam, albo że czegoś mi brakuje. Wiecie, my wszyscy już dostaliśmy wędki, już nie jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują, żeby im dawać ryby, ale każdy umie już łowić. Tylko teraz trzeba łowić. Nie można być szczęśliwym posiadaczem wędki. Wiara musi być w Twoim życiu widoczna. Wiarę musi widzieć Bóg, musi widzieć człowiek i musi widzieć diabeł. Twoja wiara musi być widoczna. Jeżeli w Twoim życiu coś nie przęgnie, to Twoja wiara nie uwalnia się. Jezus powiedział, kto z was by rzekł tej górze, rusz się z miejsca swojego, a nie wątpił w sercu swoim, stanie mu się tak, jak powiedział. On chciał po raz kolejny poinformować nas, że nasza wiara musi być uwalniana. Lester Sumrall, kiedy pytano go, pastorze, czym jest wiara? On odpowiadał, wiara jest ruchem. Wiara jest działaniem. Wiara nie jest wieloma wątkami w sercu. To ruch i działanie. Ruch i działanie. Chcę, żebyś dzisiaj przyszedł do Boga i powiedział, Boże, ja są różne rzeczy w moim życiu, które nie mają tego tempa. Co jest z tym mikrofonem? Które nie mają, włącznie ten mikrofon.
Raz, które nie mają na razie tego tempa. Naprawcie ten mikrofon. Powiedz, ja nie zgadzam się z tym, że to nie ma określonego tempa. Ja nie mam takiej zgody w sobie. Jeśli moja wiara, Boże, nie jest uwalniana, to ja dzisiaj pokutuję z tego. I mówię, Duchu Święty, pomóż mi uwalniać moją wiarę, bo ja nie mogę być człowiekiem, który będzie jeździł na drugim lub trzecim biegu. Ja jestem człowiekiem, który musi pędzić przez życie, bo czasu jest mało. Mało czasu. Jest mało czasu, aby bujać się w swoich niemocach, chorobach, biedzie, patologiach, małości. Za mało czasu. Rozumiecie? Za mało czasu jest. Chcę, żeby dzisiaj powiedział, Boże, nie zgadzam się na to, że w moim życiu wiara nie jest należycie uwalniana. A to, czy w Twoim życiu wiara jest należycie uwalniana, widzisz po tym, jakie masz efekty tej wiary. I nikt nie musi Cię weryfikować. Ty sam siebie weryfikujesz. Uwielbiaj Boga dzisiaj w ten sposób. Powiedz, Boże, ja chcę wierzyć jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Ja wiem, że mam to w sobie. Ja wiem, że złożyłeś we mnie swój posiew. Ja wiem, że Twój Święty Duch wypełnił moje życie i stał się we mnie duchem wiary. Ja to wszystko wiem. Ja wiem też, Boże, że wielokrotnie w życiu zwolniłem. Boże, ja pokutuję z tego, że ja zwolniłem. Ja pokutuję z tego, że gdzieś uznałem wiarę za jakąś mistyczną przestrzeń. Boże, ja wiem, że wiara jest działaniem. Ja wiem, że wiara jest widoczna. Ja ogłaszam nad swoim życiem, że będę chodził w wierze jak nigdy dotąd. Że wchodzę w ten nowy sezon duchowy jako człowiek manifestujący Słowem swoją wiarę, słowem i czynem. Boże, to jest moja deklaracja. Święty Duchu, dziękuję Ci, że wspomagasz mnie w tym. Święty Duchu, dziękuję Ci, że jesteś ze mną w tym. Że Ty zgodnie z wolą Ojca jesteś ze mną w mojej decyzji. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Król!
Thank you.
Thank you.
jechaliśmy na randkę i ponieważ urwałem koło w walizce, przejechaliśmy koło Wittena, weszliśmy, żeby kupić walizkę. Kupowałem tam ostatnio walizkę, co teraz urwało się mi w niej koło 3 lata temu. I 3 lata temu oni mi sprzedali dużą walizkę, a w środku była mała i nie policzyli mi pieniędzy na tą małą. Ja do nich zadzwoniłem i powiedziałem, że przy okazji przyjadę i zapłacę. Przyjechałem za 3 lata. Przyjechałem za 3 lata, kadra się zmieniła i mówię, że chciałem kupić nową walizkę, ale chcę wam zapłacić za walizkę, którą kiedyś mi daliście opacznie. Ona kosztowała 190 zł. Oni się na mnie patrzą, no to jest pański zysk. Ja mówię, ja wiem, że to jest mój zysk, tylko chcę wam zapłacić. Taka ta walizka. Zaprowadziłem ją do samochodu. Mówię, to jest ta, bo akurat nie spakowany jestem, bo na randkę jadę. Okej. Okay. Zapłaciłem za tą walizkę, kupiłem tamtą, jadę. Wracamy. Na 5 minut telefon do mnie dzwoni. Dzwoni do mnie osoba, którą świetnie znacie, przynajmniej niektórzy, która mnie kiedyś wezwała do sądu i zrobiła mi wielką sprawę. I ona do mnie dzwoni i ona mówi do mnie tak. Przyszedł do mnie prawnik z dokumentami do podpisu, żeby złożyć apelację, ale ja jestem w nowym etapie życia i postanowiłem, że nie będę składać tej apelacji, Arturze. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Błogosławię Cię jako przywódcę federacji, jako pastora, jako człowieka. Niech Ci się zwiedzie najlepiej na świecie. Ja mówię, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę. Tak sobie jechałem po tym telefonie, a Duch Święty tutaj mówi tak. Powiedzie Ci coś? Ja mówię, tak, powiedz mi. A on mówi do mnie tak. Powiedz to ludziom. Jeżeli oni zdecydują się, aby ponosić straty, to ja otworzę przed nimi takie drogi błogosławieństwa, o jakich nawet nie śnią. Więc przekazuję wam słowo od Boga. Jeżeli nie będziesz bał się ponosić strat, to Święty Duch otworzy przed tobą takie drogi błogosławieństwa, o jakich jeszcze nie śniłeś. Dlatego każdą stratę przyjmuj nie tylko z radością, ale traktuj ją jako inwestycję i powiedz: Boże, dziękuję Ci, że mogłem zainwestować pod przyszły zysk, o którego wielkości nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Uwielbiajcie Boga. Szakatara rawakata sara rawakata. Hama szakatire lene mene hekele dene sa. Aleluja. Szakatara. Oh!
czekam na Ciebie. Czekam na Ciebie. Syny Lord, Ty jesteś silny, Jezus. Ja jestem silny dzięki Tobie, Jezus. Twoja siła jest we mnie. Czekam na Ciebie, Twoim Świętym Duchu. Ja mu podeptałam te okulary. Nie chcąc, nie chciałam tego zrobić. Natomiast schyliłam się do tych okularów, wzięłam te okulary i podeszłam do niego i powiedziałam, że ja panu te okulary naprawię. I zaraz pobiegłam do optyka, naprawiłam mu okulary. Okulary zostały zrenderowane i przywiedzione do takiej formy, w jakiej były. I ten człowiek do mnie podszedł. Uścisnął mi rękę. I ja w moim sercu wiedziałam, że jest to wysoko postawiony urzędnik.
i powiedział do mnie: nigdy tego Pani nie zapomnę. I mam takie przekonanie, że my naszymi postawami wielokrotnie robimy dużo, dużo więcej niż wielokrotnie samymi słowami. Przyjdź też dzisiaj do Boga i powiedz: Boże, chcę uwielbić Ciebie całym moim życiem. Często chcemy nie zwrócić uwagi na postawę, ale często nawet nie wiesz, jak Twoja postawa może oddziaływać na drugiego człowieka. Nie wiesz, że czasami, będąc gościnną osobą, będziesz gościł aniołów. Będziesz gościł aniołów, a potem tych samych aniołów będziesz posyłał jako duchy służebne. I one będą załatwiały za Ciebie sprawę. Rozumiecie? Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o drodze, prawda? I o tych magicznych, różnych modlitwach, które wysyłamy. I nic się nie dzieje. Przyjdź dzisiaj do Boga i powiedz: Boże, chcę w ogóle uwielbić Ciebie całym sobą, całym sobą. Twoja scena z Jezusem nie jest tylko tutaj. Ona jest w ciągu 24 godzin. Gdziekolwiek jesteś. Modlimy się o to, aby nasz zespół i nasz Kościół był prowadzony w miejsca, tak, do polityków, do urzędników, do ludzi decydujących, do tych, dzięki którym możemy wejść wyżej i wyżej i wyżej i zmienić bieg historii i pokazać prawdziwy obraz Boga, ale do tego potrzebny jest nam co? Całokształt. Przyjdź dzisiaj z tym do Boga, powiedz: Boże, chcę prezentować Ciebie całym sobą, swoim wyglądem, swoim językiem, moim gestem, słowem, uśmiechem. Przyjdź, powiedz: Boże, tak chcę. Jestem odpowiedzialny za moją modlitwę, wiem, czego chcę, wiem, co przynoszę przed Twój tron. Wiem też, co w związku z tym będę musiał zrobić. Czy jesteśmy gotowi na takie rzeczy? Czy jesteśmy gotowi na taką zmianę? Czy jesteś gotów zapłacić każdą cenę? Czy jesteś gotów zapłacić każdą cenę? Jeśli tak, to powiedz: chcę.
Ogłaszaj nad sobą postawy Chrystusowe. Módl się o nich. Panie, szepnę do krwi do Ciebie. Ja bym się swobodnie. Szala na lachakarach. Proklamuj nad sobą. Każ wszelkim postawom, które nie są Chrystusowe, aby odeszły. Przemów do nich jak do góry. Rozkaż im, aby odstąpiły ze swojego życia. Rozkaż im. Szala lachakarach. Sene parla rekane de Jesus. Shalala, Jesus, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
duszą. Chcę, Boże, chcę teraz tego. Niech to przeniknie moją duszę i moje ciało. Niech ten duch Pawłowy przeniknie mnie. Mów się tak. Szakatana syla, rahabata zideneba, kelohoranas. Niech przeniknie mnie wzór jego postaw. Niech przenikną mnie jego słowa. Doświadczał. Halleluja.
Ciesz się z tego, że będziesz tego doświadczał. To będzie przenikać twoją duszę już od tej chwili. Ponieważ modliłeś się zgodnie z wolą Bożą. Więc masz już to, co się pomodliłeś. Właśnie masz. Halleluja. Shekina lare hene hene bele akada lare nene ma. Elohe numar lare hene ma.
Uszy tych, którzy słyszą, będą uważnie słuchać. Umysł skwapliwy zyska właściwe poznanie, a język jąkałów będzie mówił szybko i wyraźnie. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a o łotrze nie będą mówić, że zacny. Bóg daje obietnicę. Te obietnice są dla ludzi, którzy wycofują się z błędnych poglądów na rzecz poglądów prawdziwych. Bóg mówi, jeżeli zechcesz widzieć, to nigdy nie będziesz zaślepiony. Jeżeli zechcesz słyszeć, zawsze będziesz słyszał wyraźnie. Jeżeli będziesz szukał, to zawsze będziesz tym, który znajdzie i znajdzie prawidłowe rzeczy. To są jego obietnice. Ale to rozdzielenie jest kluczowe. Bóg mówi, głupi nie będzie nazywany mądrym, a łotr nie będzie nazywany zacnym. U niego zawsze jest coś za coś. Proklamuj tę obietnicę w swoim życiu, powiedz Boże. Moje oczy nigdy nie będą zaślepione, moje uszy nigdy nie będą zatkane. Mój umysł zawsze będzie przyjmował rzeczy, które są prawidłowe. Dlatego, że nie pielęgnuję złych postaw. Wystarczy, że je odrzucam, a te obietnice zaczynają działać w moim życiu, nie muszę o nie prosić. Wystarczy, że usuwam to, co zbędne, a na to miejsce natychmiast przychodzi to, co należyte. Natychmiast. Wystarczy, że usunę. U Twoich drzwi, u drzwi Twojego życia stoją same prawidłowe Boże rzeczy. Tylko potrzebują miejsca. Rób to miejsce. I uwielbiaj za to Boga. Nic więcej.
rozsiewają. Wiecznie żywy Boże, my czcimy Ciebie. Aniołowie wciąż śpiewają. Wiecznie żywy Boże, my czcimy Ciebie. Вот, пожалуйста.
dziękuję, że jest coś więcej niż bycie twoim dzieckiem. Chcę tego. Pragnę tego. Wiem, że tak się stanie. Chcę już tego doświadczać. Thank you.
Przyjaciół.